Przecież dajęli podwyżki. Ja nic nie udałem, bo ja nie mogę powiedzieć. Ja pani? Nie mam 100%. Za co żyć? Czy to dla pani będzie duży problem teraz płacić ten wysoki? Pewnie. Teraz ponad 500 zł. A gdzie woda, gdzie światło? A gdzie śmiecie? A emeryturę pani ma? No mam emeryturę. 850 na ręce. Starszy człowiek zapłaci. Młode powodziała to za abonamenty za. Jaśnistych siarczystych. Że policja zdaje sprawę. A co mi ta policja tam? A co mnie ta policja? Gdzie jest ta policja? Policja. Wielce policja. Co mi tu policja kiedy? Policja nie idzie pod krzaki. Do policji? O to ona tam nie pójdzie, bo się boi. No, ale kobieto, policja mnie da do garka coś włożyć? Albo leki niż wykupić, policja mi nie da leku wykupić. Złodzieje przeklęte, nic więcej. No mi się samego prezydenta nie boję. Jednego Boga tylko się boję. Niech on by tu przyszedł, jak mi wzięła tej lachy, to bym nie wiem co. Coś to policja mnie, co ja? Ja sama mogę. Pani spróbowała. Domagam się, żeby... Zobacz pani, emeryturę moje, a mnie przyszło 800 zł, tak. Kurwa czynszu. To jest rządy, proszę pana, Łukaszenki. Głosować, Łukaszenki, rządy, na ich trzeba tylko Stalina na pół roku, na skurby synów, chcę ich wyniszczyć, wie pani się nie. Ale Dobra, w porządku. Ja idę o to, żeby wnioskowali oficjalnie. Cześć. Ona w sprawę. Nie ma. Ale po prostu ja jak to nie Jeżeli zarząd miasta, prezydenci nie podejmą z nami rozmów, wtedy od miesiąca sierpnia będziemy nadal płacili czynsz w tej wysokości, w jakiej płaciliśmy do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 1 lipca, od kiedy ma ta podwyżka obowiązywać. Ale tutaj oni poszli gdzieś na zewnątrz. Doskonale rozumiem, że zarówno w Białymstoku, jak i w całym kraju, na całym świecie są podwyżki. Tylko te podwyżki, które muszą nastąpić, muszą być realne. Poszukuje się kimś takim, jak zarząd mienia komunalnego. Bardzo się cieszę, że jest pan prezydent. Zarząd miasta, jak powiedziałem, posiłkuje się zarządem mienia komunalnego. W piśmie, które otrzymaliśmy od pana dyrektora, było tu złotych 388. No więc chyba malutka różnica. Droga. I co w tym piśmie, proszę państwa, mamy? W XXI wieku, jak się pan dyrektor, bo inaczej go już nazwać nie potrafię, mówi nam, że mamy zapłacić za rury doprowadzające gaz. Uśmiechmy się, ale powiem, dobrze zapłacę. Tylko tej rury w mieszkaniu, to ja mam 4 do 6 metrów. Ale pan dyrektor każe mi płacić od metra kwadratowego. Tego nie rozumiem. A poza tym, szczegółowych wyliczeń od dyrektora zarządu mienia komunalnego, który zobowiązał się wobec ludzi, przy swoich pracownikach. Jeżeli nie otrzymam tego wyliczenia, składam wniosek do prokuratury o popełnienie przestępstwa, nie przez zarząd mienia, przez dyrektora zarządu mienia. Proszę państwa, nie wrzucajmy nikogo tak szybko za próg. To jest też słowo. Dajmy mu szansę, niech się poprawi. Ale dajmy mu szansę, żadnych nie jest.
jeżeli my w tej chwili żądamy od zarządu miasta, od radnych rozmów, chcemy dać im szansę naprawienia tego błędu, który został popełniony, dajmy również szansę temu człowiekowi, dajmy szansę dyrektorowi mienia. Nie bądźmy w tej chwili nastawieni tylko na jedno, na zemstę pod każdym jednym warunkiem. Nie, powiedziałem, poczekajmy do 1 lipca. W lipcu nie płacimy czynszu. Od sierpnia płacimy czynsz w tej wysokości, który do tej pory był przez nas płacony. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Dziękuję panu prezydentowi, że zajął się tym. Dziękuję bardzo. Jakie nagrody, ulgi przywidziane są dla ludzi, którzy systematycznie, tak jak ja, płacą czynsz, a których nie obejmuje żadna ulga, bo przeznaczają przyzwoloną rzeczówkę? To tyle, że mnie rodzice nauczyli jednej ważnej zasady. Najpierw płacisz, później żyjesz. Należy to przestrzegać. Nas, ludzi, którzy jakoś sobie dają radę, nie z funkcji tego, że nie płacą, tylko po prostu kwestią to, że się pracuje na półtora etatu. Dlaczego my mamy płacić dług innych ludzi? To są podpisy, to są nasze pytania. Bardzo prosimy, to są moje adresy i koleżanki Iwony, na odpowiedź na te pytania. Tam są petycje ludzi. I podpisy. Bardzo prosimy. Dziękuję. I myślę, że będzie pan odpowiedział. Wysłuchaliśmy osób, jest, ponieważ są przerwa w obradach, więc nie muszę pytać pana przewodniczącego, czy mogę zabrać głos. Wysłuchaliśmy tutaj głosów mieszkańców z dużą uwagą. To nie jest prawda, że nie chcemy rozmawiać, tylko oczywiście trudno jest prowadzić dyskusję z tak dużą grupą osób. Ja w tym momencie czekałem na państwa, jest wynajęta sala w salach powyżej. Już dzisiaj możemy porozmawiać, proszę wyłonić delegację pięcioosobową i będziemy oczywiście rozmawiać, bo państwo chcecie rozmawiać, czy chcecie oczywiście robić jakąś taką atmosferę niepokoju. Jeżeli jest wola do rozmowy, proszę wyłonić delegację, zapraszam na sali wyżej do tych osób.